Dzisiaj przedstawię Państwu doświadczenie chemiczne jojo. Wlewamy osyp do szklanek. A następnie dodajemy barwniki. Teraz z naczynia wsypiemy 2 łyżki sody oczyszczonej. A następnie po scalnięciu naczynia delikatnie wlewamy olej, żeby się nie rozpuścił z sodą. Zamusimy nawet jeszcze więcej. Teraz za pomocą kroplomierza stopniowo po kropelkach skraplamy je do naczynia. Zobaczmy teraz, co się stanie. Krople octu wpuszczone do dzbanka z olejem i sodą powoli opadają na dno. Osadzają się na powierzchni sody i tam następuje reakcja. W wyniku połączenia octu, kwasu i sody, czyli zasady, powstaje dwutlenek węgla, czyli CO2, który otacza kropelki wpuszczonego octu, a tam stają się przez to lżejsze i unoszą się do góry. I nasze kropelki wypłyną na powierzchnię octu, oleju, ulatnie się tam gaz, a cięższe krople z powrotem opadają na dno i reakcja się powtarza. Dziękuję za uwagę.